Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ dzisiaj mamy podwojone szanse na wyższej jakości dusze, a do tego mamy CVC, wprawdzie bez personalnych nagród, ale tych punktów i tak trzeba zrobić, żeby razem z klanem otrzymać najwyższą nagrodę danego tieru, to przyszła również dla mnie pora na otwieranie długo zbieranych Soulstone'ów. Zwiększone szanse na wylosowanie 5- i 6-gwiazdkowych dusz są z Mortal Soulstone'ów i z Immortali i wynoszą odpowiednio dla 6-gwiazdkowej duszy 1,5% z Mortali, a dla 6-gwiazdkowej z Immortali to aż 12%. Dlatego, jak zapewne wielu z Was również, uznałem, że to najlepszy moment na otworzenie moich Soulstone'ów. Nazbierałem ich trochę, dokupię jeszcze najmniejszych za wszystkie monety, które w międzyczasie zebrałem, także będę miał do otworzenia 95 małych i w tym momencie 7 dużych, ale dokupię jeszcze te 3, żeby była równa dyszka, żeby otworzyć je za jednym razem. Liczę na coś ciekawego, jeśli chodzi o moją wishlistę. To zdominowana jest przez PvP, jeśli chodzi o legendy, ale również wrzuciłem na nią Holzriga, który niebawem otrzyma buffa i chciałem mu się trochę przyjrzeć, wypróbować go jak działa, a obecnie nie mam dla niego żadnej duszy. Jestem w trakcie budowy tego czempiona i mam zamiar go przetestować. Co do epików, na pewno nie obraziłbym się z duszy dla Shamaela. Może być nawet więcej niż jednej kopii, wprawdzie Shamaela na razie mam jednego, ale chciałbym wylosować kiedyś drugiego, ale Voidy na razie zbieram, nie otwieram ich, także muszę jeszcze z tym poczekać. Natomiast dusza może poczekać na Shamaela. Jeśli Wy jeszcze nie otwieraliście Waszych Soulstone'ów, to życzę Wam szczęścia i zaczynam otwierać swoje. Zacznę od tych 5 pojedynczych. Zobaczymy, co w nich się kryje. Zaczynam od epika, proszę bardzo. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to za epik, nie znam tej pani i również nie mam jej na swoim koncie. Zobaczymy, co dalej. Rerka, Sorceress, ok, będzie trochę monet po sprzedaży tych niskogwiazdkowych dusz. Templar 3-gwiazdkowy. Zobaczymy, jak ta rozgrzewka, jeszcze jeden shard. O proszę, 6-gwiazdkowy Siegebreaker. Będę musiał się przyjrzeć temu czempionowi, czy w jakikolwiek sposób jest on użyteczny, no ale 6 gwiazdek, proszę. Widać, że te zwiększone szanse rzeczywiście działają. Przydałoby się jeszcze, żeby to były dusze do tych czempionów, na których czekam. I ostatni pojedynczy. Zobaczmy, jak na razie same rarki i epiki. Frozen Banshee, bardzo dobra rarka. I przejdźmy do pierwszej dziesiątki. Po 3 dziesiątkach będę musiał wyczyścić moją kolekcję dusz z tych niskogwiazdkowych. Zaczynamy. Pierwsza dziesiątka, nie licząc tamtej piątki oczywiście. Oczywiście dwa mityczne czempiony, z dwóch mitycznych czempionów z rzędu. Arbace, Lazarius i Coldheart, ale bardzo niskogwiazdkowa. Lecimy dalej, druga dziesiątka. Co tutaj się będzie kryło? Zaczynamy od Siri 4-gwiazdkowej. Dla niej mam już więcej gwiazdek. Samara nie mam, jeśli chodzi o legendy. To chyba pierwsza dzisiaj. I lecimy dalej. Punkty do CVC również nabijamy. Zobaczmy. Trzecia dziesiątka, po której będę musiał wyczyścić. Kalamitus, następnie Opardin, wszystko to niskogwiazdkowe dusze. I kolejna legenda, Gwendolyn, bardzo fajna, i zaraz po niej Goffred. No ale poza... O, tutaj proszę, Woodpainted 5-gwiazdkowa. To zacna dusza, Woodpainted potrafi mocno uderzyć. Nie jestem pewien, ile mam dla niej gwiazdek, ale na pewno jej jeszcze nie zbudowałem. I teraz muszę wyczyścić nieco moją kolekcję, także za chwilę do Was wracam i kontynuujemy otwieranie. I już jestem z powrotem, trochę miejsca zrobione, jeszcze nas czeka na pewno jedno sprzątanie. I lecimy z kolejną dziesiątką. Zobaczmy, co tym razem. Na razie nie było nic takiego, co by mnie powaliło na kolana.
Chciałbym najbardziej z legend dostać Supreme Kayla pięciogwiazdkowego, co najmniej. No ale na to szanse nie są zbyt duże. Tutaj Claydena i lecimy. Kolejna dziesiątka. Zobaczmy, co tym razem. Dwa razy Reliquary Tender z wishlisty, ale bardzo niskie gwiazdki. Meruka 5 gwiazdek. Coldheart również bardzo mało gwiazdek. I jeszcze jedna dziesiątka, zanim będę musiał znowu posprzątać moją kolekcję. Aktualnie nie mam zbyt wiele srebra, żeby dokupić miejsce, więc jestem zmuszony sprzątać, a zapewne mógłbym się pozbyć kilku jeszcze dusz, ale trzymam je też po to, żeby móc je sprzedać, kiedy będę robił misję na Mariusa. I udaję się na kolejne sprzątanie, także widzimy się za dosłownie chwilę. I już jestem z powrotem, żeby otworzyć ostatnią 30 małych. Co ciekawe, w poprzedniej 30 nie było ani jednej mitycznej duszy. Co za niespodzianka. Myślę, że ta 30 nadrobi te braki. Zobaczmy, zaczynamy od legendy. No, wishlista, no pięknie. Bardzo dziękuję za Supreme Kayla, ale poproszę o lepszej jakości. Z takiej jakości, jak tutaj Armina nam się wylosowała, której nie mam. Inquisitor Chamel razy dwa. Zamieniłbym te dwie sztuki na jedną, ale czterogwiazdkową, niestety. I jeszcze inna Supreme Legenda, ale tej akurat nie mam. Także czempioni ok, ale jakość dusz nie ok. Zobaczmy dalej. Może jeszcze raz by się udało Supreme Kayla przywołać, ale tym razem lepszego. Reliquary Tender. Wishlista no trafia się, ale... ale upgrade'u tutaj z niej raczej nie dostałem. I ostatnia dziesiątka małych. Zobaczmy. Kate i kto tym razem? Abes. Jednogwiazdkowa. Ciekawe. Ją mam dla niej duszę oczywiście. I Royal Guard dwugwiazdkowy. Być może dla jednego z moich Royal Guardów będzie to jakiś upgrade. Nie pamiętam. I zobaczmy teraz, co kryje się w średnich Soulstone'ach. Także pozbieram te monety, które tutaj są, zanim je wydam na 3 immortale, tak żeby była pełna dziesiątka. Sprawdzę jeszcze tylko, co w sklepie tym razem się kryje. Coś, co bardzo chętnie bym kupił. Ale niestety tylu złotych monet nie mam. Także muszę jeszcze poczekać na sześciogwiazdkową duszę dla mojego Wukonga. No chyba, że poleci teraz ze średnich Soulstone'ów, z czego bym się na pewno ucieszył i to bardzo. Dobrze, sprawdźmy w takim razie. Kupmy te trzy sztuki, żeby była pełna dziesiątka. I zobaczymy, co w takim wypadku z nich będzie się dało wyciągnąć. Lecimy. Dyszka. Ha! Jeszcze nie. Zobaczymy się za chwilkę. I miejsce zrobione. Danie główne dzisiejszego otwierania. 10 immortali. Lecimy. Zobaczymy, czy będzie tu coś, na co czekam. Nie czekam na rerki. Niekoniecznie czekam na mityczne dusze. Heksja 6 gwiazdek, nie używam jej. Kolejna mityczna dusza, 5-gwiazdkowy mezomel, jak go kiedyś trafię, będzie super. No i niestety nie jestem zachwycony tym otwieraniem. Dość długo zbierałem te Soulstone'y, jednak to, co tym razem z nich wypadło, nie zachwyciło mnie. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej. Zobaczmy jeszcze tylko, jak wygląda sytuacja punktowa na ścieżce. 26,5 tysiąca punktów w tym momencie. Czy to już da mi legendarną książkę? Jeszcze nie, także będę musiał tutaj jeszcze trochę się napracować przy Champion Training. Dla samych tych nagród, które tutaj mamy na ścieżce, raczej nie otwierałbym tych Soulstone'ów, ale ponieważ mieliśmy te poprawione szanse, zdecydowałem się na to. Natomiast no nie przyniosły mi one czegoś, na co czekałem. Jeśli wy trafiliście na jakąś duszę, na którą polowaliście, podzielcie się koniecznie tym w komentarzu,
A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!